Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Piotr Czaban, dziennikarz, ochotniczy, ratownik Podlaskiego Pogotowia humanitarnego. Człowiek, który wie prawie wszystko o tym, co się dzieje. Naprawdę się dzieje na granicy, o tym, że ginie tam kilka, zginęło tam już przynajmniej kilkadziesiąt osób o tym, że ludzie, którzy tam trafili nie są jakimiś przestępcami, nie są jakimiś zwyrodnialcami, to są normalni, zwykli ludzie, których władza stara się odhumanizować, odczłowieczyć, aby wykorzystać w propagandzie jako zagrożenie. Takim klasycznym przykładem ofiary, można powiedzieć, polskiej tutaj bezduszności jest ten słynny Mówię tej bezduszności, tych ochrony granicy, którą tak wychwala Kamiński. Jest słynna sprawa człowieka, który wisiał głową w dół, spadł głową w dół z muru, który został zdjęty z tego muru bez żadnej pomocy, odstawiony na granicę i zniknął. tak? Nie wiadomo, co się wydarzyło z nim, nie ma, nie ma z nim kontaktu, nie ma nie wiadomo, co się z nim stało. Takich osób, które zaginęły, o których losie nie wiadomo, mogą być, może być nawet kilkaset. Kim są ci ludzie, którzy, którzy chcą się dostać do Polski w ten sposób? Przestępcy, jak to mówi Mariusz Kamiński, którzy i Maciej Wąsik. Nigdy nie widziałem w lesie. Witam Państwa. Nigdy nie widziałem w lesie żadnego przestępcy człowieka, który miałby jakiekolwiek złe zamiary wobec y, aktywistów, wobec y, współtowarzyszy, a byli postawieni w ekstremalnych sytuacjach, bo gdy przychodzimy z pomocą do grupy np. 18 osób, tak jak to miało miejsce w Puszczy Białowieskiej, gdy z Mariuszem Kurnytą, czyli człowiekiem lasu, też członkiem Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego dotarliśmy do takiej grupy. Y, tam było dwóch nastolatków, jeden z nich w stanie hipotermii to, to, to był przerażający widok. Inny dorosły, ale to byli mężczyźni, 20-30 lat. Ten młodszy był w wieku mojego syna, jeszcze nie miał 18 lat. Mariusz, który przez wiele lat miał partnerkę Paulinę Bownik, lekarkę, która też działa na pograniczu. I mimo, że Mariusz w swoim życiu wykonywał takie prace jak był drwalem w puszczy w Bieszczadach. I Zbieszczad sprowadził się tutaj właśnie, poszedł za głosem serca na Podlasie i, i związał się z Pauliną Bownik, która jest lekarką, i przy, niej, i przy niej nabył wiele umiejętności medycznych. I tam wykonał jakieś zastrzyki, poszliśmy po, dodatkową, po dodatkowe plecaki z dodatkową pomocą, to było trudne, przydzieraliśmy się. No i po powrocie widzimy, że już ta nasza pomoc pierwsza, ta przedmedyczna zadziałała. Ale wróćmy do tego człowieka, który wisiał na morze w okolicach Białowieży. Ja zdobyłem ten film od ludzi pracujących na pograniczu, od Straży Granicznej, nie od Anny Michalskiej, nie od Katarzyny Stanowicz, czyli od rzeczniczek tej formacji, tak bardzo splamionej pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Sami strażnicy graniczni, którzy dotarli do tego nagrania, byli w szoku, bo widać na nim właśnie, tak jak pan powiedział, mężczyznę zawieszonego głową w dół, jego nogi były zaplątane w kolczasty drut, to jest bardzo bolesne, rany po kontakcie z takim drutem są przerażające, to są Rozcinane ścięgna, otwarte rany, i to wielokrotnie to widzieliśmy, które trudno szyć. Yy, I ten mężczyzna spadł. Yy, dwóch mundurowych, którzy przyglądali się temu, kolejny nagrywał ze śmiechem, wulgarnie zareagowali, wyrzucono go. Wyrzucono go. Na tym filmiku został rozpoznany przez swoich bliskich, yy, którzy uznali, że właśnie tym mężczyzną jest Mohamed. Sabach z Iraku. Ten filmik nagrany był, jeżeli się nie mylę, jakoś chyba w zeszłym roku. A Mohamed Sabach zaginął w listopadzie 2021 roku. Od tamtej pory ślad po nim totalnie zginął. Nie było wiadomo, co gdzie i jak się z nim dzieje. Rodzina w takich przypadkach często szuka pomocy właśnie w internecie. Te moje media społecznościowe, moi widzowie są nie tylko w Polsce, bo informują od samego początku, od usnaża o tym, co się tutaj dzieje. Też czytają mnie w państwach arabskich, też w Iraku widzą, co robię. I ja też dostawałam wiadomości od rodziny, od bliskich z pytaniami, czy mogę pomóc w odnalezieniu Mohameda Sabaha, Później dołączyła do mnie też z tymi poszukiwaniami Karolina Mazurek. To jeszcze było przed powstaniem naszego podlaskiego ochotniczego pogotowia humanitarnego. I wujek Mohameda Sabacha, na co dzień mieszkający od wielu lat w Wielkiej Brytanii, mający angielskie obywatelstwo, paszport angielski, który sam przed laty też przeżył dramatyczną podróż do Europy, przyjechał do nas do Polski. I poszliśmy razem z nim. Też ja zostałem go pełnomocnikiem. Poszliśmy na komendę policji w Hajnówce. Zgłosiliśmy zaginięcie Mohameda Sabaha. Licząc na to, że po prostu no to będzie gdzieś w aktach. Może gdzieś też policja będzie miała większe możliwości zapytania Straży Granicznej, czy może nie miała go wśród zatrzymanych. I to był dobry trop. Bo policja zadała oczywiście oficjalnie pytanie Straży Granicznej. My zgłosiliśmy latem 2022 roku to zaginięcie, czyli pół roku po tym, kiedy ślad się urywał po Mohamedzie Sabachu. No i policja dostała od Straży Granicznej informację, że Mohamed Sabach był w rękach polskiej Straży Granicznej. Właśnie w listopadzie. 2021 roku został zatrzymany po polskiej stronie i decyzją komendanta Straży Granicznej w Bobrownikach wyrzucono go na Białoruś. I to był ostatni ślad po Mohamedzie Sabachu. Czyli był w Polsce, gdyby nie złamano konwencji genewskiej, gdyby nie złamano praw człowieka i wdrożono procedurę weryfikacyjną, czyli Mohamed powinien trafić do ośrodka dla cudzoziemców. Tam powin, powinna być sprawdzona jego tożsamość, jego historia i podjęta decyzja, czy zostaje objęty ochroną międzynarodową, zostaje w Europie, czy w humanitarny sposób będzie deportowany do kraju, do swojej ojczyzny, czyli do Iraku. Ponieważ tego nie zrobiono, ponieważ polski rząd rękoma i decyzją Macieja Wąsika pozwala na wyrzucanie nakazuje wyrzucać ludzi, na Białoruś, Straż Graniczna posłusznie takie rozkazy wykonuje. I Mohameda Sabaha na mocy właśnie tego rozporządzenia podpisanego przez Macieja Wąsika wyrzuca do białoruskiego lasu. I po tym chłopaku ślad ginie. Jest jesień bodajże, jeżeli się nie mylę, 2022 roku, kiedy ten film zdobywam. Yy, przypominam, od samych funkcjonariuszy Straży Granicznej Umieszczam to w mediach społecznościowych i rodzina poznaje, czy to po szaliku, po jakichś rysach. To nie, było, to nie była jakość HD tego nagrania. Ja z pewnym dystansem może do tego podchodziłem, ale ja już doświadczyłem tego, w innym przypadku, w jaki sposób rodzina może poznać swojego bliskiego, który zmarł. Kiedy rodzina dostaje też bardzo słabej jakości zdjęcie chłopaka nieżywego, leżącego głową w dół. Na, bagn na, na bagnach, czyli nie, nie ma twarzy, ale poznaje po, po fryzurze, po, 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 po kształtach y, y, ciała, że to jest bliski. Też opowiem o tej historii, bo tutaj mam na myśli Ahmeda z Jemenu, który zmarł na bagnach w Puszczy Białowieskiej. No ale rodzina rozpoznaje na tym filmiku z mężczyzną wiszącym głową w dół Mohameda. Wujek ponownie przyjeżdża do Polski z Anglii. Idziemy razem do straży granicznej w Białymstoku, do siedziby podlaskiej straży granicznej, czyli do tej głównej takiej komendy. Ja jestem pełnomocnikiem. Wujek Mohameda Rekaut, ma na imię, prosi o odpowiedź straży graniczną, co się stało z tym mężczyzną. Wtedy jeszcze nie wiadomo, co się stało, tylko jest ten filmik i straż graniczna milczy. Schodzi dwóch funkcjonariuszy w cywilu wraz z tłumaczką języka angielskiego i chcą zabrać z poczekalni wujka zaginionego do jakiegoś pomieszczenia. Oczywiście ja mówię i wujek potwierdza, to jest mój pełnomocnik. Ja chcę być z Piotrem, mam do niego zaufanie, nie wiem co mi powiecie, nie wiem co zrobicie, chcę, żeby on był świadkiem tej rozmowy. No ja idę, ale zostaje powstrzymany. Zostaje powstrzymany. Strażnik graniczny zabrania mi udania się razem z nimi do pokoju, żebym mógł uczestniczyć w tej rozmowie. Wujek nie zgadza się na to, by w osobności, by sam zostawał na sam z, ze strażnikami granicznymi. Ja wtedy no, wykorzystując doświadczenie medialne, zwołuję konferencję prasową przed siedzibą Komendy Straży Granicznej w Białymstoku, razem z wujkiem, jest też właśnie też Karolina Mazurek. Przyjeżdżają media, opowiadamy o sytuacji, opowiadamy o reakcji Straży Granicznej, media nagrywają nas i zaczynają bombardować pytaniami rzeczniczki Straży Granicznej. Co się wydarzyło z tym mężczyzną, mężczyzną zawieszonym na płocie, kim jest? Też zgłaszamy równolegle na policji w Hajnówce ponownie kolejne nowe okoliczności zaginięcia Mohameda, czyli że został rozpoznany na tym filmie i prosimy o interwencję i sprawdzenie, co się wydarzyło z tym mężczyzną. Też dostajemy jakieś informacje z ambasady z Iraku. Miały być już kontakty Straży Granicznej z ambasadą Iraku w Polsce i jakieś tłumaczenia. I już wtedy słyszymy z tych przecieków, że Straż Graniczna tłumaczy się, że zatrzymany był Egipcjaninem. Ale gdzie, jak? Policja dopytuje, też o, tej, o, o tym Egipcjaninie zaczynają mówić rzeczniczki Straży Granicznej, nie podając szczegółów, no ale policja prowadząc to te postępowanie też zdobywa no już dokładniejszą informację i też jako pełnomocnika, policjant prowadzący sprawę informuje mnie. O tym, że Straż Graniczna, opisując tę sytuację, stwierdza, że ten mężczyzna po upadku czuł się bardzo dobrze, nie chciał zostać w Polsce, stwierdził, że jest Egipcjaninem, nie miał przy sobie dokumentów, zatem Straż Graniczna nie wie, jak się nazywał tak dokładnie, kiedy się urodził, skąd dokładnie pochodzi. No ale ponieważ wszystko było cacy, nie wymagał pomocy medycznej, no to go wyrzucili na Białoruś. Wyobraźmy sobie, spada człowiek, że my jesteśmy na tym samym miejscu. I mówi, nie ma dokumentów, wszystko. Przez... I mówi, że jest Egipcjaninem. No co się powinno tak normalnie? No, ja nie jestem prawnikiem, a w pierwszym momencie dzwoni się do ambasady Egiptu w Polsce i mówi się: Słuchajcie, mamy takiego człowieka. On mówi, że jest Egipcjaninem. Może... Potrzebny jest tłumacz w ogóle, tak? żeby, żeby dopytał yy, o te dane jego i to skonfrontować z ambasadą egipską, ustalić, czy rzeczywiście taki człowiek istnieje, czy nie. I później podjąć decyzję, co z nim należy zrobić. Czy jest prześladowany tam w Egipcie, czy może yy, yy, trzeba go deportować, ale nie wyrzucać do lasu. do lasu. Jego wyrzucono i ślad po nim się urwał. Czy był to Mohamed Sabah? Rodzina twierdzi, że tak. Po tym zdjęciu słabszej jakości. Ale to wszystko zawsze proceduralnie wymaga dodatkowych. Dodatkowych yy, dowodów, yy, Czasami nawet badania DNA są nieodzowne, żeby zweryfikować tożsamość zmarłego. I tutaj też może zacznę od historii Ahmeda al-Shawafiego, 26-letniego 26 Jemeńczyka, który zmarł w Puszczy Białowieskiej. Wtedy jeszcze obowiązywał stan wyjątkowy. Nie można było tak jechać sobie, jeżeli byłeś mieszkańcem. nie spoza strefy, nie mogłeś wjechać do strefy. Ja tutaj też powiem, że po, hmm, po tym, kiedy Andrzej Duda przyklepał wprowadzenie tego stanu wyjątkowego, mówiąc o tym zagrożeniu ze strony Rosji, z Białorusi, przepraszam, y, poszedł nam mecz Polski i się bardzo dobrze bawił na stadionie narodowym, y, a my tutaj zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Moi rodzice mieszkają w krękach. Krynki zostały też objęte tą strefą stanu wyjątkowego. No ale ja zadzwoniłem do rzeczniczki Straży Granicznej. Ja mieszkam kilkadziesiąt kilometrów obok, ale to niedaleko, ale już poza strefą. No ale zadzwoniłem i do rzeczniczki Straży Granicznej i do komendanta Straży Granicznej w krękach. I, i co słyszę? Bo ja mówię, słuchajcie, no ja do rodziców pojadę. No jak wy sobie wyobrażacie? Starsi ludzie, moi rodzice, to moje są tereny rodzinne. No jak, jak tam nie pojadę? I w pierwszej chwili co usłyszałem, że ja tam nie pojadę. Że nie mam prawa wjechać do moich rodziców. Powiedziałem, że absolutnie tego nie będę respektował, ja tam wjadę. Po ustaleniach dostałem telefon od komendanta, straży granicznej, powiedział, dobrze, panie pierwszy, pan, pan wiedzie, ale na punkcie kontrolnym pan wcześniej pan się zamelduje, zadzwoni, że Pan jedzie, dostanie pan przepustkę. No i w dniu, kiedy jechałem, dzwonił do dyżurnego, zapowiadam swój przyjazd, on powiedział, że i tak mnie nie wpuszczą. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Oczywiście wjechałem i, i, i złożyłem skargę na tego dyżurnego, który tak powiedział: notabene ten dyżurny, który odebrał telefon i powiedział, że nie wiadę. Jest ojcem dziecka, dla którego jeszcze kilka lat przed tym kryzysem zorganizowałem akcję charytatywną, ponieważ dziecko chorowało na raka. I pod blokiem w którym ta rodzina mieszka. zorganizowałam akcję, która przynosiła ponad 100 tysięcy złotych na rehabilitację tego dziecka. Ojciec ze sceny mówił, karma wraca, dziękuję za dobro, którym się dzielicie. I on mnie znał. Ja nie wiedziałem, on się nie przedstawił, jak dzwoniłem do Krynek i zapowiedziałem swój przyjazd, a on wyjdzie, powiedział, że ja pana znam, i tu pana rodzice w ogóle nie mieszkają pan kłamie. Jak ja pojechałem pod górę tej przepustki i zobaczyłem tego człowieka, to ja go poznałem. On, poznał, on, on wiedział, z kim rozmawia. To, to ty po prostu tak postąpiłeś wobec mnie? Ja, brakowało mi słów. Ale wracam do. Znaczy ja to opowiadam, żeby przedstawić, jak wyglądała sytuacja, jak wyglądał no taki paraliż był i, i był strach przed przekraczaniem tej strefy. Media w ogóle się wycofały. Też wielu aktywistów bało się wejść w strefę zamkniętą. Nawet mając sygnał, że tam ktoś jest i potrzebuje pomocy, nieliczni szli, nieliczni szli ryzykować. No i ja w lutym 2022 roku, kiedy cały czas ta strefa obowiązuje, dostaję na Messengera informację od uchodźcy, który mówi mi, wysłał mi lokalizację i prosi, słuchaj, w tym miejscu zmarł człowiek. Nie znam jego imienia. Nie wiem, jak się nazywa. Był z Jemenu. Był w... Dołączył do grupy dzień wcześniej, a grupa była złożona z Syryjczyków. Nawet jego imienia tam nie znamy. Błagam, pójdźcie po ciało. Pójdźcie po ciało. Też trzeba zawsze to wszystko zweryfikować. Dostajesz taką informację, i, i, i wiesz, że w ogóle to jest trudny teren. W ogóle nawet bez strefy, żeby tam wejść. O takiej porze roku, no to trzeba mieć odpowiednie doświadczenie, zabezpieczenie, sprzęt. A, a tutaj, w takich partyzanckich warunkach, w takiej sytuacji, yy, po prostu no, człowiek na początku głupieje, nie, nie wie co robić. A już były rozmowy między nami, aktywistami, yy, co robić w takim przypadku, i tam były propozycje: czekajmy do wiosny, pójdziemy za kilka miesięcy, będzie sucho. Yy, ja nie mogę sobie wyobrazić, ja, ja akurat należę do, do tych osób, które no, nawet tak, ja nie będę czekał po prostu, ja nie będę czekał, ja zrobię cokolwiek, żeby no, bo nie można po prostu przejść obok tego obojętnie. Zadzwoniłem do swoich znajomych policjantów doświadczonych i zapytałem, mówię słuchajcie, jeżeli ja to powiem policji, jeżeli ja to powiem policji, zwyczajnie zgłoszę, słuchajcie, tam pewnie jest ciało. Czy ja mogę liczyć, że policja pójdzie tam, jeżeli znajdzie to to tego nie ukryje, albo nie, nie przekaże tego Straży Granicznej. Wtedy też była obawa, że jak są trupy w lasach, to my się dowiadujemy tylko o tych przypadkach, do których dociera prokurator. Jeżeli przed prokuraturą czy przed policją dotrze do takiego ciała, nie wiem, wojsko czy Straż Graniczna, to mieliśmy uzasadnione, ja mówię, ja miałem uzasadnione obawy, ja nie ufałem, tym formacjom, że wszystko będzie zgodnie z prawem z procedurami, że coś się gdzieś nie rozpłynie w powietrzu. To też, dlatego nie chciałem tak bezpośrednio najpierw przekazywać tej lokalizacji informacji o, o, o trupie w puszczy I, i, i ten policjant, z którym rozmawiałem powiedział, że tak, Piotrek, to wy sami musicie znaleźć, zdokumentować i wezwać policję. I wtedy przyjedzie prokurator, i będzie i, i to się nie ukryje. I to po prostu będzie potwierdzone. Następnego dnia zupełnie z innego źródła, yy, niezależnie od tego informatora pierwszego, który mnie poinformował poprzez, poprzez Messengera, yy, dzwoni do mnie dwóch Syryjczyków ze strony białoruskiej. Yy, którzy proszą mnie o to samo. Podają mi tę samą lokalizację. Mówiąc, prosimy, tam jest ciało naszego przyjaciela. Oni znali tego Jemeńczyka, ponieważ mieszkali z nim, poznali się na Białorusi. Mieszkali z nim razem y, gdzieś tam w domu przed y, y, przekroczeniem granicy. Y, wysłali mi jego zdjęcie żywego, jak był ubrany, wysłali mi jego imię i nazwisko. Y, Alszaław i wiek, ja już mam pełniejszą informację, kim może być osoba, o której wtedy mówiono, że zmarła, ale jeszcze, jeszcze no, póki sam nie zobaczysz, to nie wiesz, czy, czy może to jakieś służby, czy białoruskie, czy, czy, czy ktoś ciebie wprowadzi na minę. Jeżeli sam tego się nie zweryfikuje, to nie będę wiedział. Ale po prostu, no to, to był, to był drugi dzień po, 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 tej wiadomości. Już ja byłem po rozmowie z, ze znajomym policjantem i wiedziałem, że po prostu, jeżeli sami tego nie nie, nie, nie sprawdzimy, nie zweryfikujemy, no to, to nie będzie. Yy, powtarzam, wtedy jeszcze nie było Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Yy, ten system pomocowy był w mocnym podziemiu. Yy, też sprawdzałem możliwości, nie wiem, grupy Granica, aktywistów no i uważałem, że po prostu trzeba działać samodzielnie. I myślałem, myślałem, po pierwsze, osoba, która tam pójdzie, musi mieć super doświadczenie, yy, z, z, u, musi umieć poruszać się po, po, po lesie, musi być odważna i musi mieć serce po właściwej stronie. Czyli w tych ludziach, którzy przechodzą przez granicę, chowają się w lesie, musi też widzieć ludzi. To, o czym Pan powiedział. I zastanawiam się, kogo ja znam tam z Białowieży, kto mógłby podjąć się tego zadania. Wielokrotnie jako dziennikarz nagrywałem Rozmowy z profesorem Rafałem Kowalczykiem na temat przyrody, na temat żubrów, na temat wilków. To był wieloletni prezes Instytutu Biologii Ssaków w Białowieży, nadal jest pracownikiem tego instytutu. Człowiek szachetny, z olbrzymią wiedzą przyrodniczą, taki zawsze wyważony, spokojny. Dla mnie pan profesor, ja po prostu nawet zawsze tak, 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 tak z taką lekką babą, żeby nie pokonać jakiegoś papa podczas wywiadu, panie profesorze. A jak to wygląda, ta sytuacja w lesie. Ja dzwonię do pana profesora, panie profesorze, bo jest taka sytuacja. Ja mu opowiedziałam o tym. Ja mówię, czy pan kogoś zna, kto mógłby, mając odpowiednie umiejętności, pójść na te bagna i sprawdzić te lokalizacje? I on powiedział bez namysłu: Ja to zrobię. Ja już o, o tym mówię, wspominając, opowiadając tak historię, mam, mam, no, wzruszam się, bo to trudny czas i, i po prostu w ogóle, jak powiedział mi, już teraz mówię, to przyjaciel Rafał Kowalczyk, że, że to zrobi, no to, to po prostu jakby kamień z serca mi spadł, bo wiedziałem, że, 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 że wie, wie, jak to zrobić. Też miał wziąć do pomocy Innego swojego znajomego z doświadczeniem, ale się umówiliśmy, bo też rozważaliśmy, co zrobić później. Jeżeli będzie tam ciało, to co my z tym zrobimy? Ja mówiłem, że po pierwsze dokumentacja, po pierwsze zdjęcia czy film i natychmiastowe przesłanie, jeżeli będzie gdziekolwiek zasięg, żeby w razie zatrzymania przez służby i zniszczenia telefonu, wykasowania, żeby to zostało. Czyli jeżeli znajdzie ciało, powiadamia mnie, sam dzwoni na policję w Hajnówce, zgłasza i ja też jako też dziennikarz, yy, wtedy też pracowałem w tv 24 dzwonię na policję, przekazuję dane, mówię, znam tego człowieka, wiem yy, kim jest zmarły i yy, chcę być świadkiem, mam kontakt do ludzi, którzy byli z nim gdzieś w grupie i, i, i żeby to nie umknęło, żeby to nie było schowane. Rafał poszedł do lasu. Ja już kończyłem pracę. Wtedy też tego dnia jechałem na czuwanie takie na wsi, na wieś przygraniczną, bo zmarł mój wujek. I cała rodzina się zjechała, żeby pożegnać w domu jeszcze dzień przed pogrzebem wujka i żeby wyrazić kondolencje. Ja już z, z, kupiłem wianek po to było nie wiem, chyba godzina 16 jechałem i dostaję po prostu telefon od Rafała, Mój Piotrek, znaleźliśmy ciało. No informowałem, yy, zgłosiłem ten temat, yy, ale ja nie mogłem jak gdyby się zająć tym tematem. Media nie podjęły, generalnie tak mówiąc, mainstreamowe media tego nie podjęły, więc ja Oczywiście zadzwoniłem szybko na policję w Hajnówce, zgłosiłem, swoją wiedzę przekazałem, powiedziałem, że wiemy, że zmarł, mamy dowody. Żeby wzmocnić te zgłoszenie Rafała, który tam był, Rafał wrócił do domu, z tego co pamiętam, przekazując lokalizację policji, a policja nie była w stanie tam dotrzeć sama. Ściągnęli Rafała ponownie z domu i on musiał prowadzić po to ciało. Następnego dnia w mediach gdzieś się pojawiła informacja, że to leśnicy znaleźli, że to nie opisując w ogóle całej tej drogi. Ja opublikowałem te informacje o śmierci w mediach społecznościowych. Następnego dnia dostałem kontakt do ludzi z grupy bezpośrednio z grupy, bo w, tak jak mówię, wcześniej dostałem od jakiegoś Syryjczyka, który wiedział o y, tej śmierci, ale nie, nie znał dokładnie tak, y, zmarłego. Później dostałem informację od, niezależnie od Syryjczyków, którzy mieszkali y, razem przez pewien czas z Ahmedem y, y, w domu, y, i nie, ale nie byli z nim w lesie, a później dotarłem do dziewczyny Syryjki, i nagrałem, ona była wyrzucona, ona była wyrzucona na Białoruś. Ja z nią nagrałem rozmowę, yy, wideo, Nie nieopublikowaną, ona mówiła po arabsku, to wszystko wymaga, mówię, przerobienia są niesamowite rozmowy, które przeprowadziłem, niesamowicie ważne, ale ja jestem sam w swojej redakcji i, i nie jestem w stanie wszystkiego z, zrobić tak na szybko, ale ona opowiedziała, co zaszło, jak umarł Ahmed. 15 lutego 2022 roku, grupa, w której było, jeżeli się nie mylę, czterech mężczyzn, Syryjczycy dorosłych i Ahmed, trzy kobiety syryjskie i też bodajże troje dzieci. To, czyli to była grupa Syryjczyków i jeden jemenczyk Ahmed. O piątej nad ranem, na bagnach, wpadają do wody Ahmed i inny mężczyzna syryjczy grupa bo to był mróz, śnieg, próbuje wyciągać z wody ta akcja wyciągania trwała tam nie wiem ponad pół godziny wyciągnęli z wody z ludzi nie mieli ubrań na zmianę nie mieli niczego ciepłego i Ahmed po kilku godzinach umiera a reszta grupy też jest w złym stanie i ten mężczyzna, który Syryjczyk, który też wpadł do wody, też był w złym stanie. Grupa nie ma sił, widzi, co się dzieje, i nie ma sił na to, by dalej przedzierać się przez las. Widzą trupa obok siebie, swojego towarzysza i postanawiają co zrobić? Odda, oddać się w ręce Straży Granicznej. Chcą się oddać w ręce Polskiej Straży Granicznej. I oddają się, wychodzą z tego lasu, napotykają patrol, proszą o pomoc. Proszą o szpital, i proszą o pójście do ciała Ahmeda. Co się dzieje? Straż Graniczna nawet nie sprawdza ich paszportów. Nie sprawdza ich tożsamości. I tutaj, w nawiązaniu do tego człowieka wiszącego mężczyz mężczyzny głową w dół na murze, ja nie wierzę, że oni, nawet ci, którzy się tam śmiali z niego i, i byli przy nim, pytali go o paszport. Bo w przypadku tej grupy Syryjczyków nikt nie sprawdzał ich danych, bezpośrednio, natychmiast zostali wyrzuceni na Białoruś. Do tego ciała, bo to był 15 bądź 16 lutego 2022 roku do ciała udało się dotrzeć jeżeli się nie mylę 21 lutego czyli kilka dni Ahmed tam leżał. Ja zadałem pytanie straży granicznej ile, bo podając dokładną datę śmierci Ahmeda i tego kiedy ta grupa została wyrzucona, zapytałem straż graniczną ile tego dnia straż graniczna w Białowieży w okolicach Białowieży miała takich interwencji. I podam dokładne dane tych grup, liczbę osób, wiek, płeć. Dostałem odpowiedź, że tego dnia nie było żadnej interwencji w tym miejscu. Straż Graniczna to wymazała. Nie przyznała się do tego. My nie mieliśmy kontaktu do rodziny zmarłego. Nie mieliśmy kontaktu z jego rodziną. Ja zamieściłem jego zdjęcie y, y, żyjącego, y, nie, nie ciała, y, Ahmeda z informacją, że zmarł w jakich okolicznościach, kiedy śmierć nastąpiła, to dotarło do rodziny Ahmeda. Członek rodziny, jeżeli się nie mylę, jego brat, przez messengera po opublikowaniu tej wiadomości, pisał do mnie, prosił o potwierdzenie. Prosił, mówi, jestem bratem rodziną, wyślij mi zdjęcie ciała, bo musimy zobaczyć. Ale oczywiście, ja, jeżeli ktoś do mnie tak pisze, nie wiem, czy to jest na pewno rodzina, czy ktoś się podszywa, może chce wydobyć zdjęcia, może chce tymi zdjęciami gdzieś się patować w internecie i ze względu właśnie na szacunek do zmarłego, ja przez godzinę prowadziłem weryfikację osoby, która ze mną rozmawia. Prosiłem o wysłanie po pierwsze danych, sprawdzam, czy, 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 czy zna dane Achmeda, o zdjęcia wspólne. Później się łączyłem wideo, żeby zobaczyć w, podczas rozmowy, że rzeczywiście rozmawiam z tą osobą i po zweryfikowaniu tego wszystkiego. Wysłałem rodzinie screena z wideo, które nagrał Rafał Kowalczyk, bo Ahmed po prostu był odnaleziony i leżał po prostu bezwładnie. Jego głowa była zanurzona właśnie tam w wodzie na bagnach. I był tylko jak gdyby kształt ciała od tyłu. Rodzina natychmiast poznała, rozpoznała na tym zdjęciu Ahmeda. Nie było stać rodziny na przetransportowanie ciała do Jemenu. Zorganizowaliśmy mu pogrzeb wspólnie z gminą muzułmańską na cmentarzu w Bochonikach. Rodzina prosiła, by nigdy nie pokazywać, właśnie tych nagrań z ciałem zmarłego. Wiadomo, że dla tematu granic, dla pokazania tego, z czym się tutaj borykamy, z czym, jaka jest rzeczywistość brutalna, jak ludzie umierają, jak ich ciała, nawet po śmierci, są. No, dla mnie, to wiedza o tym, że, że gdzieś ktoś zmarł, że leży trup i, i po prostu odwrócenie się od tego plecami, no to, to też jest jakąś formą zbezczeszczenia tej pamięci o zmarłym. Yy, yy, podczas pogrzebu. Też specjalnie dla rodziny robiliśmy transmisję na żywo. Pokazywaliśmy później, jak ten grób wygląda, że ten Ahmed spoczywa obok innych zmarłych uchodźców, migrantów, bo w Bochonikach jest taki teren na tym cmentarzu, gdzie tych grobów jest coraz więcej, niestety. I w taki sposób udało się godnie pochować i zachować pamięć o Ahmedzie, ale to jeszcze nie koniec jego historii, bo nie wiem, po roku odzywa się do mnie na Instagramie dziewczyna, studentka, Koranka i pyta mnie o Ahmeda I pyta mnie o Ahmeda I ja. I dlaczego zmarł? Co się stało? Pyta mnie o okoliczności. No mnie zaskakuje pytanie o śmierć Jemeńczyka, który umarł w Polsce, zadawane przez Korank Ale też weryfikuje, czy. Mówię, skąd się znać? Razem studiowaliśmy w Chinach. Ahmed był moim najlepszym przyjacielem. Poprosiłem, jakie zdjęcia na dowód tego, że, że oni razem studiowali. Takie zdjęcia dostałem. Skontaktowałem się z bratem zmarłego Ahmeda i zapytam, czy rzeczywiście Ahmed studiował w Chinach? Tak. I pojechałem do Bochonik, bo. Ta dziewczyna z Korei, no bardzo wrażliwa osoba. Przepraszam, bo to, to są trudne takie tematy. I tam yy, zrobiłem jej też po prostu, połączyłem się z nią na komunikatorze wideo i, i pokazałem jej grupę. I, I pozostawiłem sam na sam ją z Ahmedem. I. I ona mówiła mu właśnie, że zawsze że nie wykasuje jego wiadomości z telefonu, które ma, że będzie pamiętała tam wzajemne wyjazdy, jakieś przekazywanie sobie prezentów. Przepraszam. Tak wiedziałam, że opowiadając, widzieliśmy, panie, pani o czym będziemy rozmawiali i Przygotowałem tutaj chusteczkę, bo, bo mówiąc o takich tematach czasami się udaje zachować spokój i emocje na wodzy, a mm, czasami to pęka. To co właśnie mam... Ja przepraszam, teraz wrócę do rozmowy. Ja jeszcze chciałem zapytać o historię chyba najbardziej znaną chrześcijanki, etiopki, Machlet, która się pojawiła zdać się tak. w przestrzeni publicznej, tak wywołując duży dysans poznawczy wśród haterów, wśród tych, którzy właśnie. Bo to była piękna kobieta. I, i właśnie. nauczycielka. Tak, pracowała w szkole. Nie wiem, czy, czy, czy w administracji, czy była sekretarką, czy, czy, czy nauczycielką. Wiadomo, dużo jest tych szczegółów, ale. Nad śmiercią Machlet rzeczywiście, kiedy rodzina pozwoliła publikować jej zdjęcie. Zawsze to robię w porozumieniu z rodziną, z rodziną zmarłych. Jej uroda, taka niewinność po prostu wywołała tak wielkie poruszenie, że nawet Roman Giertych, udostępniając mój wpis na Twitterze, napisał, że przeprasza Polskę. Machlet, przepraszam Cię za Polskę. To jest skandaliczna w ogóle. Tak. Jedna z wielu podobnych tak, śmierci. Ona tak, tak, tak. ale... zmarła, dlatego że ludzie, którzy poszli do, do, pola, do, do polskich strażników po pomoc, zostali wypchnięci na Białoruś, a ona, mimo że mówili, że zostawili dziewczynę, która potrzebuje pomocy potrzebuje lekarza i została zostawiona sama. Nie udzielono jej po prostu pomocy. A tych, którzy poszli po pomoc, wyrzucono na Białoruś. Pani Janie, ja chyba tę historię opowiadałam podczas ostatniego spotkania. Tak, u pana. Ale to, ale to... Jeżeli, oczywiście widzowie, mówię to po to, żeby w razie czego, jeżeli widzowie chcą poznać dokładnie szczegóły tej historii, to opowiedziałem u pana. Mogę skrótowo jeszcze przypomnieć. 4 lutego grupa czteroosobowa Etiopczyków, trzech chłopaków, jedna dziewczyna, właśnie, machlet, kilometr od hajnówki. Machlet popada w hipotermię. Przyjaciele widzą, że coś niepokojącego się z nią dzieje. Jeden zostaje przy kobiecie, dwóch idzie prosić o pomoc, docierają najpierw do cerkwi, pukają po bliskiej, w noc nie otwierają im. Pukają do budynku sądu w Hainówce, ochroniarz nie otwiera, pukają do zakładu mleczarskiego naprzeciwko sądu. Tam strażnik ich przyjmuje, dzwoni po policję. Oni proszą o, policję, o pomoc policji. Przyjeżdża policja, daje jabłko, sadza ich na pobliskim przystanku autobusowym i wzywa Straż Graniczną. Straż graniczna przyjeżdża, pakuje do samochodu tych dwóch przyjaciół Mahlet, jadą niedaleko do lasu w pobliżu wskazanej lokalizacji, nie wysiadają z auta, zawracają i jadą w kierunku granicy, gdzie tych dwóch chłopaków zostaje wyrzuconych, nikt nie idzie do dziewczyny, przy niej przypominam był jeszcze jeden etiopczyk po kilku dniach on znajduje się po stronie białoruskiej, w szoku. Nie pamięta, co się wydarzyło. Nie pamięta, co się wydarzyło z Machlet. My dostajemy sygnał o tym, że jest zaginiona. Ja weryfikuję całą historię, odwiedzam strażników zakładu mleczarskiego, rejestruję. Tak, zarejestrowałem to ukrytą kamerą jako dowód, że, że coś takiego się wydarzyło, że oni byli, że oni pokazywali, nawet strażnik rozumiał z zakładu meczarskiego, że tam w lesie niedaleko jest chłopak z dziewczyną, potrzebują pomocy i pokazywali lokalizację. Zgłaszam to wszystko hajnowskiej policji. Oczywiście też mówiąc o funkcjonariuszach którzy policyjnych, którzy powinni od razu zareagować, nie muszą przecież wzywać od razu straży granicznej, bo to, to się dzieje nie przy murze, nie w jakiejś strefie bezpośrednio na pasie drogi tylko kilometr od Hajnowki. Kilometr od Hajnowki. Oni tego nie zrobili, nie poszli z pomocą, dlatego to zgłaszam, proszę o wsparcie, jeżeli chodzi o patrol i informuję, że idziemy na poszukiwania ciała. Dołączają do nas policjant z policjantką. Dochodzimy bezpośrednio do lokalizacji. Tam Czasami te lokalizacje, wiadomo, wysyłane z lasu, one nie są w 100% dokładne. Jeżeli ktoś nawet nas prosi o pomoc, no to, to też zakładamy, że nie wiem, kilkadziesiąt metrów od tej lokalizacji może się znajdować. Policjanci wracają do komendy. My z Kasią Mazurkiewicz-Bylok z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego dalej kontynuujemy poszukiwania. Odnajdujemy ciało Machlet. Odnajdujemy ciało Machlet. Robimy wszystko, by... Jak najszybciej przetransportowano jej zwłoki do Etiopii, gdzie czekała w, w, w rozpaczy rodzina. Machlet, umierając przy sobie, miała modlitewnik, miała otwartą modlitwę do Świętego Mikołaja. Machlet była prawosławną chrześcijanką, do końca się modliła o pomoc, która nie nadeszła, która nie nadeszła od funkcjonariuszy, ze, zdawałoby się, chrześcijańskiego, katolickiego państwa. Yy, może właśnie dlatego ta pomoc nie nadeszła, bo, bo my jakoś się chrześcijanie, chociaż z czego ja się już wypisałem właśnie, widząc to, te wszystkie zbrodnie popełniane czasami z, z imieniem Boga na ustach, yy, zgłaszamy sprawę policji. Yy, udaje się ciało Mahlet dostarczyć do Etiopii. Tam na pogrzeb przychodzą dziesiątki tysięcy ludzi. O jej śmierci mówi cała Etiopia. Ludzie krzyczą na pogrzebie: Sprawiedliwość dla Machlet. Rodzina pogrążona w żałobie ze szwagrem, który mieszka z siostrą Machlet legalnie w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy w stałym kontakcie, płaczemy do telefonu, rozmawiając ze sobą, bo się nikt nie może podnieść, bo Machlet chciała lepszego życia. Ja chciałem lecieć na jej pogrzeb. Grupa chciała, yy, moich przyjaciół, chciałbym w, w imieniu nas wszystkich tam był obecny. Rozmawiam z Etiopczykiem z mniejszości etiopskiej w Polsce. On mi odradza, mówiąc, że tam jest bardzo niebezpiecznie, że dochodzi do porwań. I, I względnie bezpiecznie jest w stolicy Etiopii, chociaż też nie do końca, ale no Machlet y, y, mieszkała kilkaset kilometrów dalej, i, i tam już nawet sami Etiopczycy czują zagrożenie. Dlatego stamtąd uciekała. Cały czas adwokat w Fundacji Helsińskiej prowadzi sprawę Machlet, prokuratura też, przeciwko funkcjonariuszom, którzy nie udzielili dziewczynie pomocy. I ta uroda właśnie Machlet powoduje, że Polacy widząc, słysząc o jej historii i że chrześcijanka, że chrześcijanka łapią się za głowy i, i to przemawia. Mi jest żal... Każdy człowiek zasługuje na, na taką cześć i pamięć i współczucie. Oczywiście Machlet za zgodą rodziny stała się twarzą tych wszystkich zmarłych tutaj I, i takich historii jest całe mnóstwo. Może w nawiązaniu do Zielonej Granicy, mamy jeszcze czas? Tak, zawsze. Tak? W nawiązaniu do Zielonej Granicy i do historii tam przedstawianych i tak y, y, hejtowana Agnieszka Holand jest za to co pokazała, a pokazała wiele. I to są sceny szokujące, do których prawica i rząd się w ogóle nie chce przyznać. I teraz robią wszystko, by, by pokazać. Wczoraj, wczoraj Straż Graniczna publikuje zdjęcia i informacje na Twitterze, pokazując, jak wiele osób udało się Strażnikom Granicznym uratować. Ja pod, pod tymi postami publikuję konkretne historie osób, które właśnie ze względu na działania Straży Granicznej, umarły. Oczywiście wśród strażników granicznych też są normalni ludzie, którzy nie mogą się zgodzić z tym, co się dzieje. Wielu mi dziękuję. Wielu strażników mi dziękuję za to, co robię. Za to, że informuję. I są mi wdzięczni. Niektórzy poszli na przyspieszone emerytury. Niektórzy odeszli z zawodu. Niektórzy, jak mają rok, dwa lata do wytrwania, są, męczą się, niektórzy nie wytrzymują psychicznie. Czasami w rodzinach strażników granicznych dochodzi do samobójstw. I to nie mówię tak, bo, bo chcę rzucić plotkę jakąś, ale ja znam dokładnie rodzinę, gdzie coś takiego się wydarzyło. To nie są żarty. I się pali pod tymi czterema literami. U Łaszczaka, u, u wąsika. I się boją. I tego, że, że ta prawda wychodzi na, na jaw. I ja dziękuję, pani Janie, bo wiadomo, że my działamy medialnie trochę w innych bańkach. Mi się trochę też dostało za to, że byłem u Pana. U kogo Ty byłeś? Przyjaciela Brauna. Widziałem w komentarzach, że Panu się dostało za zaproszenie lewaka, ale jestem wdzięczny, że mogę do, do Was, widzowie kanału Jana Pińskiego, mówić i wyobraźcie sobie, no, ja mówię, ja mówię, że Anna Michalska kłamie i kłamała wielokrotnie w sprawie granicy. Przecież jeżeli ja to mówię publicznie, ja powiedziałem to chociażby na żywo, bo Polsat, gdy chciał mnie właśnie po rozmowie z Machlet za, zaprosić do rozmowy, do nagrania, powiedziałem, że powiem tylko na żywo, bo Polsat manipuluje moje, moimi wypowiedziami, wycinając i na żywo powiedziałem o tym, że Anna Michalska kłami. Myślicie, że ktoś mnie pozwał? Nie, bo ja mam na to dowody. Nawet te historie, o których Wam opowiadam, one nie są zmyślone. Ja chciałbym, żeby były zmyślone. One są prawdziwe. I film Agnieszki, on po prostu też ma olbrzymią siłę rażenia, no bo jest świetnie zrobiony artystycznie. Bardzo dobrze są pokazane te portrety. i Ja oglądałem film, byłem na premierze w Warszawie, I, i świetnie są pokazane portrety i tych osób uchodźczych, i strażników granicznych, i, i też aktywistów. Ja, będąc od dwóch lat w tym systemie pomocowym, jak gdyby tak. Tak było. Te historie. Siedziały tam w ogóle bardzo pieczołowicie dokumentaliści Agnieszki Holland przygotowali się do tego, ale powiem, że prawica i Prawo i, i Prawość, Sprawiedliwość pije coś na przykład do sceny tam z termosem rozbitym podanym przez strażnika, gdzie tam jakieś szkło miało uszkodzić gardło migrantowi, uchodźcy wyrzuconemu na Białoruś, to ja powiem, że były jeszcze straszniejsze tortury i cierpienia, co przez też Zarówno naszych, jak i białoruskich, oczywiście, białoruskich oprawców. Ale też byliśmy na tym filmie w towarzystwie Mohameda z Iraku, który przeszedł przez te granicę, był przez długi czas trzymany w zamkniętych ośrodkach. I jak gdyby generalnie taka wiedza, taki wizerunek tych białoruskich się patrzy, jest straszny. Nie mają skrupułów. Słyszeliśmy o tym, że nawet żeby zmusić do przejścia, to, to, to potrafili komuś ucinać palce. Żeby. No wiadomo, też czucie psami bicie to, 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 to na porządku dzienny. Ale Mohamed powiedział, że byli też tacy, którzy dawali za darmo na przykład chleb. Którzy litowali się nad nim. Też po stronie białoruskiej. Na Białorusi jeszcze trudniej wspomagać, bo tam za pomoc to grozi śmierć. Także. Ale tam też są ludzie. Wiadomo, opozycja Cichanowska, wszyscy też tam naród się zburzył i gdyby nie Putin, to nie Kaszanki jest... już by nie było. No to jest no tak, tylko że akurat to, co zostało to akurat trochę geopolityki, to co zostało zrobione, ten atak na Łukaszenkę w, w ocenie wszystkich musiał się skończyć osłabieniem Łukaszenki i wylądowaniem przez niego na kolanach u Putina, co z kolei doprowadziło do tego, że nagle nistego nizowego Łukaszenka, który w 2014 roku nie uznawał aneksji Krymu, który był przeciwnikiem naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy, nagle udostępnił ze swoje, swoje terytorium do ataku w, na Ukrainę. Więc to... Bo życie Łukaszenki leży na kolanach właśnie <grym>, to... u, 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 Putina. I ci, którzy, I ci, którzy bujali z polskiej strony, mając pełną świadomość tego, że Łukaszenka władzy nie odda, co najwyżej po prostu osłabi się i stanie się zakładnikiem Putina. Pytanie tylko, czy byli po prostu pożytecznymi idiotami, czy ktoś tam realizował świadomą politykę. Ja ze swojej strony przypomnę, że pod tym wywiadem są zbiórki, żeby wspomóc działalność Piotra Czabana tutaj i ochotniczego pogotowia humanitarnego. Wydaje mi się, że jeżeli macie Państwo jakiś pomysł, o czym jeszcze możemy porozmawiać z Piotrem, na temat tego, co się tam dzieje, na temat tego, w jaki sposób PiS próbuje dehumanizować ludzi, robić szczuć. Bo takich historii, ja, ja tylko Pani ja nie wejdę w słowo, bo ja tuż przed audycją z Panem, ja sobie wam dosłownie kilka. Kilka nazwisk, kilka spraw, tematów, o których myślałem, że panu zdążę odpowiedzieć, to, to ja tylko jak gdyby nie wiem dwa punkty z tej listy, a to jest bardzo długa lista, bardzo wiele dramatycznych historii, historii, kiedy zgłaszaliśmy policji to, że w lesie, w puszczy jest człowiek. Tak samo jak Machlet, potrzebujący pomocy. Straż Graniczna wyrzuciła przyjaciół Machlet, zgłaszających jej sprawę za granicę, a gdy ja dzwoniłem i zgłaszałem, to po prostu przerzucać chciała mnie policja do Straży Granicznej. Historia Afgańczyka, wielu, wielu innych osób, to jest po prostu niekończący się dramat i, i, i takich opowieści, o których teraz wam powiedziałem, jest znacznie więcej, łącznie z historią pięcioletniego Sana. I tę te, te historię też widziałem, jak gdyby w filmie Agnieszki Holland, To tylko w skrócie, może powiem. Hmm. Rodzina trafia do Polski, oczywiście przez las. Ojciec, żona, pięcioletni chłopiec, dwaj wujkowie chłopca, i ta rodzina w Polsce zostaje rozrzucona. Trafiają do różnych wozów wojskowych straży granicznej, które jadą w różnych kierunkach białoruskiej granicy. Ojciec zostaje wyrzucony w innym miejscu na Białoruś, wiele kilometrów dalej wyrzucony pięcioletni chłopiec wraz z dwoma wujkami, z czego jeden był chory, na cukrzycę bodajże, a lekarstwa, które miał przy sobie, były w plecaku ojca, u ojca, ale w tym całym zamieszaniu, w tym kociokwiku i chaosie w lesie kiedy to się działo, na pewno w nocy, nikt nie patrzył, czy jest w plecach. Rzucali, jak popadnie, rozdzielali ludzi, jak popadnie, i wysyłali w las białoruski, jak popadnie, a matka ze złamaną nogą trafiła do Polski, do szpitala w Hainówce. I ta matka odchodziła od zmysłów: Gdzie jest mój syn? Oddajcie mi dziecko. I Straż Graniczna w końcu łapie: O kurczę, wyrzuciliśmy dzieciaka. Mamy matkę, a dzieciaka nie ma. Co robić? Ja wam powiem, co oni zrobili. I oni zadzwonili do białoruskich pograniczników, prosząc o pomoc w lokalizowaniu tej grupy. I była zakulisowa interwencja, też dyplomatyczna, żeby kurde, no połączyć matkę z dzieciakiem. To się nie udało, a w międzyczasie co się wydarzyło? Jeden z wujków, który nie miał lekarstw przy sobie ratujących mu życie, bo to lekarstwa strażnicy yy, razem z ojcem chłopca wyrzucili w innym miejscu. Jeden z wujków umiera przy polskim płocie, wtedy drucianym po stronie białoruskiej. Wykorzystuje to białoruska propaganda. Białoruska propaganda nagrywa filmik z tego. Yy, na tym filmiku leży trup. Siedzi obok niego pięcioletni San, drugi wujek. A narratorem w tej opowieści, później też to sprawdziłem i weryfikowałem, jest zakapturzony Syryjczyk, jeżeli się nie mylę, nawet z niemieckim paszportem, współpracujący z białoruskimi służbami, bo Białorusini sobie też rekrutują, tworząc tę siatkę przemytniczą. Ludzi, którzy mają jakieś te paszporty europejskie, po prostu też, yy, yy, można powiedzieć, też przestępców. Yy, ale i, i później też weryfikowałem, właśnie też tego Syryjczyka, yy, bo rozpoznawali go yy, inni, którzy przechodzili przez granicę. To, to, to byli ludzie, przewodnicy, yy, którzy przeprowadzali przez granicę, czasami sami się oddawali w ręce polskiej straży po wykonaniu zadania, bo wracali po kolejnych i prze, przeprowadzali i. Oni powinni być zatrzymani, wyłapani i rzeczywiście osądzeni za to, co robią. I jeszcze w brutalny sposób traktowali właśnie takie rodziny, jak rodziny Sana po stronie białoruskiej, bo sprzedawali im wodę czy chleb za niebotyczną kasę. Za kilkadziesiąt dolarów, euro nie wiem szklanka herbaty za wyjście z tej zony białoruskiej. Do Mińska czy do Grodna, do jakiegoś, żeby, żeby po prostu wyjść z tego pasa śmierci, musieli płacić kolosalną kasę białoruskim pogranicznikom. I tam był ten chłopiec. Już gdy udało się go zlokalizować, gdzie on jest, my, ja z tego filmiku y, miałem screena z twarzą zmarłego i przekazałem to syryjskiemu uchodźcy, lekarzowi, który mieszka w Polsce i też pomagała mi też w tym, w ustaleniu kontaktu do, do, do jego rodziny w, zmarłego w irackim Kurdystanie. Taka organizacja rescue, United Rescue Prowadzi to na Facebooku Kurt, yy, mieszkający w Niemczech. On po prostu na bieżąco informuje o sytuacji uchodźców i na południu Europy, i na pograniczu. Yy, I też, też mnie odnalazł przez internet i, i też yy, udało się ustalić tożsamości wielu zmarłych też przy współpracy z administratorem tej strony. Ten screen z twarzą zmarłego dociera do, do jego ojca w Iraku i człowiek jest przybity tym wszystkim, w ogóle tym, co się wokół dzieje próbuję złapać jakiś oddech normalności, to chyba była niedziela. Ja w ogóle ani na koncerty nie chodzę, jestem też muzykiem, przestałem grać. Do kina trudno mi się ogląda filmy, przez to co, w ogóle jakiekolwiek, przez to co się tutaj dzieje, ale wtedy próbowałem z rodziną coś obejrzeć. Mimo że myślę, miałem gdzie indziej, cały czas telefon przy sobie, bo na mój telefon przychodziło wiele próśb o pomoc i dostaję rozmowę, połączenie na Whatsappie dzwoni do mnie właśnie ten syryjski lekarz, Kasim, z polskim Piotrek, przygotuj coś do nagrania, przygotuj, bo, bo, bo ja mam połączenie teraz grupowe z ojcem tego zmarłego, z ojcem tego zmarłego, który rozpoznał syna i, i, i po prostu w trakcie tej rozmowy ten dziadek właśnie jeszcze raz potwierdza, że, że ten, ten zmarły jest jego syn, udaje się połączyć z tym drugim wujkiem który przeżył, który, przy którym był ten pięcioletni chłopiec. Oni wyślą z tego pasa śmierci i dziadek po raz pierwszy widzi od, od wielu dni z całego wnuczka i tego syna, który przeżył i po prostu to, to, to w ogóle mnóstwo emocji. W międzyczasie ja obserwuję, coś się dzieje tam z tyłu, za plecami yy, yy, tego dziadka gdzieś w tle i się okazuje, że tam jest jakaś ekipa telewizyjna która gra tę rozmowę z drugiej strony. Trochę byłem przerażony, tak? bo pracowałem wtedy w TVN24 i, i nie chciałem, żeby coś zostało wykorzystane przeciwko stacji, w której pracowałem, a oczywiście na siebie tam wszystko brałem, bo, 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 bo ja się nie zawaham po prostu nazwać pewnych rzeczy po imieniu, czy działać, jeżeli widzę krzywdę człowieka. I się okazuje, pytam, co to się dzieje, kto tam jest? To była ekipa Al Jazeera. Ja wykorzystałem moment i zapytałem tego reportera, czy wy w ogóle informujecie swoich mieszkańców, w ogóle widzów o tym, co się tutaj dzieje? On mówi, my jesteśmy w szoku. My jesteśmy w szoku, mówi, bo to zwyczajne były wizy turystyczne i my tego tak nie traktowaliśmy. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Ta śmierć była przełomowa, jeżeli chodzi o Irak i Kurdystan. Bo została bardzo mocno nagłośniona. I wtedy, po śmierci tego wujka Sana, konsul czy ambasador Białorusi w Iraku został wezwany na dywanik i pozamykano wszystkie konsulaty wtedy w Iraku, i na jakiś czas wstrzymano loty do Mińska. To było przełomowe, ale to chodzi o informacje. Dlaczego tych informacji udzielam ja, zwykły jakiś człowiek, a nie polskie służby, polska dyplomacja, nie przeprowadza żadnej akcji informacyjnej. To jest jedno. Druga sprawa, w trakcie tej rozmowy łączymy się z matką, która po prostu od dwóch tygodni bodajże odchodziła od zmysłów. Ona była w tym czasie w ośrodku, już w Fundacji Dialogu w i matka po raz pierwszy widzi przez ekran komunikatora syna. I po prostu sobie można tylko wyobrazić, jakie tam były emocje. I, i, i to pokazywało najlepiej. Że to są po prostu tacy sami ludzie jak my, tak samo odczuwający wszystko. Jaka była dalej historia? Też zakulisowo, dyplomatycznie, była taka myśl i była wiem, że wstępna dobra wola Straży Granicznej i chyba tam pana Jakubaszka, generała od wywózek, jak, jak ja go nazywam, by otworzyć gdzieś druty, uchylić i żeby wpuścić małego sana. Do Polski, do matki. I była taka decyzja. Ale przypuszczam, ale nie doszło do tego. Przypuszczam, że powodem było to, że jeżeli byśmy to nagłośnili, gdyby to się gdzieś przedostało, no to jak to? Polska Straż Graniczna lituje się nad ludźmi, których wcześniej wyrzuciła i wpuszcza ich, no to będą miliony. Co na to powie Wąź? Jak to wytłumaczy ludziom, swoim wyborcom, Kamiński? Ale takie sytuacje były. Ludzie byli nieoficjalnie wpuszczani też przez polskich strażników, którzy widzieli to zło i wiedzieli, że nie ma innego sposobu na uratowanie czegoś życia, jak wpuszczenie do polskiego lasu, i odwrócenie głowy. Nie wpuścili jednak Sana z wujkiem. Ostatecznie San wrócił właśnie z wujkiem do Kurdystanu. Matka udała się do Niemiec, licząc, że może Niemcy w jakiś sposób Mogą połączyć rodzinę. Skoro już ona się dostała, to jeszcze rodzina próbowała i po drodze poniosła rodzina tak wielką ofiarę, czyli śmierć wujka chłopca. I, I jeszcze była próba połączenia rodziny w Niemczech. To się nie udało. Matka ostatecznie wróciła do domu, do Kurdystanu. Rodzina jest tak, jakby przed wyjazdem, tyle, że. Bez jednego członka rodziny, który zmarł, po wywózce na Białoruś po białoruskiej stronie, tuż przy granicy z Polską. Ten człowiek mógł żyć, gdyby przestrzegano konwencję genewską, gdyby prawa człowieka były respektowane, ale ten rząd, prawa i sprawiedliwości, Wąsik i reszta bandy, nie waham się użyć tych słów, i z Kaczyńskim na czele, zadecydowała, że a co ludzie mogą umierać, nawet po białoruskiej stronie. Jest teraz, Szanowni Państwo, Piotr Czaban, dziennikarz Ochotnicze Pogotowie Humanitarne na Podlasiu. Można wesprzeć pod wywiadem, jest zbiórka Państwa. Proszę o komentarz, o udostępnianie tego materiału. Bo tak naprawdę chodzi o to w tej rozmowie, aby zrobić to, co PiS tak próbował po prostu. Zagłuszyć, czyli po prostu zdehumanizować ludzi, odhumanizować problem tego, co się dzieje na granicy, zrobić tutaj po prostu bitwę z jakimiś tabunami barbarzyńców w sytuacji, kiedy tak naprawdę byli to ludzie, którzy potrzebowali pomocy. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za wysłuchanie i dziękuję za to, że pan też na swoim kanale daje przestrzeń właśnie takim tematom i pokazaniu tego, co się dzieje na pograniczu. To dziękujemy sobie wzajemnie. Szanowni Państwo, jeżeli macie jakiś pomysł, o czym moglibyśmy porozmawiać z Panem Piotrem, to proszę o, o informacje w komentarzach. Do zobaczenia. Do zobaczenia.